Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę na temat modelu Jordan 1 Mid. To dokładnie są w kolorystyce Signal Blue. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy Jordan 1 Mid są rzeczywiście tak złe, jak ludzie mówią? Czy hejt, jaki na nie spada, jest rzeczywiście tak zły okiem zwykłego użytkownika, zwykłej osoby, która po prostu chce mieć jakieś fajniejsze buty. A więc przejdźmy do materiału. Jordan 1 Mid, czyli tańsza alternatywa dla Jordanów 1 High. Tańsza. Tańsza, czy to oznacza gorsza? Tak. Zgadzam się z faktem, że zostały w większości kolorystyk użyte gorsze materiały niż w Jordanach 1 High. Lecz nie jest to zawsze. Aktualnie haje mają równie przeciętną jakość, co i midy, ponieważ jakość wykonania i użytych materiałów w tych butach jest, nie ukrywam, mocno przeciętna. Ja te buty posiadam od lutego 2021 roku. Śmigają sobie nich zawsze w wiosnę i jesień. Były to moje takie buty po prostu na co dzień. Są one w takim stanie, aktualnie są trochę brudne, ponieważ no tak jak po prostu w nich chodziłem. Myślę, że nie wyglądają najgorzej. Zawsze do nich wkładałem te prawidła, oryginalne prawidła od Nike. Nie są to najlepsze prawidła, ale już nie kupowałem sobie tych takich fajnych, pomimo że one są tanie, bo kosztują 4 zł chyba w IKEA. To miałem te i w sumie to one wystarczały. Zależało mi na tym, aby te buty były w jak najlepszym stanie, ale jeśli się w butach chodzi często, to po prostu bardzo ciężko o to zadbać. Co nie zmienia faktu, że uważam, że wyglądają one super. Nie są to midy, które są niezadbane, naprawdę. Wyglądają ok, oceniam je na jakieś 7 na 10, 6 na 10. Możecie powiedzieć w komentarzach, czy dla Was te midy są zadbane, czy nie. Ale wracając do naszego materiału, jest to wersja tańsza Jordanów 1. Symbolizuje się tym, że jest ona tutaj tak jakby niższa. Po prostu high są jeszcze wyższe, mają trochę inny ten kształt. Ja osobiście uważam, że ma to swoje wady i zalety. Pierwszą zaletą jest, znaczy pierwszą, chyba nawet jedyną. Jordan 1 Mid mają niższą wysokość buta. Jest to trochę inny kształt. Podobny, ale inny. Wyróżnia się tym, że właśnie tutaj są niższe. Ma to oczywiście zalety. Zaletą jest to, że dużo łatwiej ubrać te buty. Wygodniej się je wkłada i wygodniej się je nosi. Haje, przez to, że są wyższe, są trochę toporne. Ciężko je po prostu założyć. Takiego problemu nie będzie w midach. Midy są zdecydowanie tańsze od high. Mają dużo różnych kolorystyk, a więc może nie traktujmy tego tak zero-jedynkowo. Są kolorystyki lepsze i gorsze. To jest kolorystyka Signal Blue, niebieska. Niebieski taki śliski, on się bardzo błyszczy. Ta kolorystyka mi osobiście bardzo odpowiada. Są brzydkie kolorystyki midów, ale są i piękne kolorystyki midów, takie jak Jordan 1 Mid Dutch Green, które pomimo, że są midami, aktualnie no nie da się ich chyba kupić. Ja próbowałem je zakupić, ale wszystkie z Polski już popłynęły na Stany i do osób pracowali. Aktualnie kosztują jakieś 2-2,5 tysiąca złotych, a to są tylko midy. Akurat midy Dutch Green są śliczne, cudowne buty, ale nie dawałbym tyle za midy. Mają one może lepsze wykonanie, bo jest użyty zamsz, a nie zwykła skóra, lecz to i tak jest dużo za dużo jak za midy. Myślę, że midy są po prostu świetnym butem dla zwykłych osób, dla zwykłych użytkowników, nastolatków, którzy chodzą do szkoły. Nie są oni tak bardzo w tym świecie streetwearu, ponieważ zgadzam się. Jeśli ktoś nosi szerokie spodnie i robi jakieś dużo bardziej skomplikowane stylówki, użycie midów po prostu będzie no słabe, to będzie źle wyglądać, to będzie się gryzło, już nawet może będzie fajnie wyglądać, ale no midy do fajnego fitu, takie rzeczywiście szerokie spodnie, fajna bluza, że jest tak, to nie. Lepszym zastosowaniem będzie Dunky High, ponieważ midy są okrzyknięte dla tak zwanego podludzia i nasz fit może trochę przez to stracić na wartości i założenie Dunków High będzie lepsze. Dlaczego są midy dla tego podludzia? No dlatego, że nie są to buty, które zostały pierwotnie zaprojektowane przez Michaela Jordana, tylko buty, które stworzył Nike, żeby były tańsze, żeby po prostu na nich zarobić. Udało się im, ponieważ bardzo często widzimy te buty, dużo osób je nosi. Nie jest to dziwne, no bo ja sam się zdecydowałem na ich zakup.
Są to moje takie pierwsze, powiedzmy, limitowane buty, chociaż dużo osób myślę powie, że midy nie są limitowanymi butami, ale ja za nie dałem 600 zł. Dla mnie to było w 2021 roku. Nie była to mała kwota jak za buty. I myślę, że wciąż nie jest, ponieważ mam buty za 300 zł, nawet za 250 zł i 600 zł, to nie jest wcale tak mało, przynajmniej dla mnie. I był to świetny zakup, ponieważ miałem jakąś fajniejszą parkę, której pośmigałem i wiem, że teraz bez problemu sobie sprzedam za, myślę, nie wiem, 300, 400. Wyglądały one lepiej i sprawdziły się w takim moim chodzeniu. Ja nie ubieram się jakoś nie wiadomo jak skomplikowanie, dlatego midy nie były takim złym wyborem. Jeśli jesteśmy zwykłą osobą, która poszukuje jakichś fajniejszych butów, zastanawia się nad jakimiś Dunkami, New Balansami albo Easy, myślę szczerze, po prostu dużo powiedziałem razy, myślę w tym odcinku. Może ktoś to zliczy, czy komuś indziej. Jestem z powrotem. Jeśli tutaj zostały jakieś zmiany poczynione w kadru czy inny dźwięk, przepraszam, ale po prostu dogrywam tę końcówkę materiału. Wracając, jeśli ktoś poszukuje zwykłych butów, takich na co dzień, nie jest jakoś mocno zagłębiony w tą modę, nie potrzebuje nie wiadomo jakich butów, nie zależy mu. Zależy mu, aby fajnie wyglądać, ale nie są to jakieś po prostu strasznie skomplikowane stylizacje. Wybór midów będzie dobrym wyborem. Ja się nie ubieram nie wiadomo jak, po prostu chcę wyglądać skludnie, okej, tak jak większość młodzieży. Kupiłem sobie midy, chodziłem w nich sobie do szkoły i na miasto i wyglądały fajnie, przy czym nosiły się bardzo wygodnie, spełniały wszystkie moje wymogi, kosztowały te 6 stówek, teraz mogę je sprzedać za jakieś 3 stówy, 4 stówy, dlatego podsumowując, warto się zastanowić nad zakupem tego buta. Jest to sensowny wybór, naprawdę, naprawdę fajny, sensowny wybór. Więc jeśli poszukujecie jakichś butów, zapraszam na SNSL Podłoga Podłoga. Na pewno znajdziemy Wam albo New Balance, Dunki, Jordan 1, Midy, Haje, wszystko mamy. Dziękuję za oglądanie. Wejdźcie na mój Instagram i Instagram mojego sklepu. Pozdrawiam serdecznie.